Dzień dobry. Tak, to jest ta Greidelminer, coś tam. I ten. Tak to wygląda. Najebane reklam oczywiście. No, dlaczego ja grał w tą grę? Bo kiedyś ją sobie pobrałem, żeby zająć sobie jakiś czas, bo teraz jestem w domu, nie mam internetu i coś sobie pobrałem, żeby zobaczyć, jak to się będzie miało. No i proszę bardzo, jak gram pięknie w grę bez sensu, to się tylko napierdala w przycisk, jak debil. Nie chcę jeszcze lepszego. Kuzwa. Gdzie jest kurwa, no proszę. Ile my tu mamy? Zaraz powiem, o co chodzi w tej grze i coś tam, takie tam srutututu. Ale na razie posłuchajcie tego napierdalania. Mogę wziąć tak, ale czasem napierdalanie jest fajne. Pięknie, nie? Na tym polega ta gra, żeby napierdalać. I tego. Ulepsza się tutaj wszystko i ulepsza tu się w nieskończoność. W chuj długo to zajmuje. Tu jest jedna taka kopalnia, akurat ta jest szybsza, bo szybciej się w niej gówna zdobywa. Ale spróbuj tylko... Spróbuj tylko... pójść do tych głównych kopalni. Tam to jest... Tam to dopiero... Gówno mi to. Tam to dopiero... No. Się długo zbiera. Teraz tutaj nowe dopiero co odblokowałem. A w chuj długo mi to zajęło. Z miesiąc. A tu jeszcze jest tutaj, tutaj, tutaj. Tutaj. I tutaj. I prędzej tą grę chyba odinstaluję, niż będę w nią grał, ale zaglądam jej raz na jakiś czas i zabiera mi z pół godziny, co jest raczej zjebane. To są jakieś wydarzenia, nie biorę już w nich udziału, bo też czasu zbiera, jak gówno się z tego ma. No i co? Czekaj, zbierzemy. Kurde, zebrałbym z reklamą, ale że nagrywam, to nie będę żadnej reklamy odtwarzał. Niestety i ty. Chociaż... Nie no. Albo nie wejdę. Po co mam? Chociaż nie, no wejdę, no bo pokazać muszę, nie? Ej, zjebie mi cały progres. Myk. I to się tak zbiera w nieskończoność aż. No, tutaj mi się buduje. Znaczy usuwa przeszkoda. Dwa dni. Świetnie, nie? Cudownie, co to jakieś gówno. O! Tak, można to użyć. Super. Myk. Jeszcze raz. Wow, super. A to coś będzie, coś lepszego, zobaczmy co wypadnie. Pewnie gówno zgaduje, od 10 razy do 1000, wypadnie mi pewnie 10. No, no nie, 100 wypadło. No to jest spoko. Później użyję, jak mi się ta blokada
Odblokuję, tu stawię kopalnię, o tutaj stawię kopalnię, tak koło. I będzie mi napierdzielało. A zresztą. O. I będzie mi napierdzielało, jak się tylko da. Na maksiora. I tutaj można te rzeczy ulepszać, ale mi się nie chce, bo już lepiej jest ulepszyć raz, o tutaj. Jest lepiej raz ulepszyć, niż ulepszać tutaj na maksa, całą kasę wywalić. Po prostu. No i tego, czekaj, coś jeszcze. No są tu jeszcze inne kopalnie, diamentów, rubinów, coś tam, od węgla się zaczyna, nudne gówno. A wejdziemy sobie do kopalni, tego coś tam, bo tutaj mamy, no, kurwa, ja tego nie odblokowałem, no nic, dobra, nie szkodzi. Później. Dobra. Wywalę moją ciężko zarobioną kasę na to, żeby pokazać, jak to się ulepsza. No, kupuje się takiego frajera, włącza się to. Patrzy się, ile ma się tego tutaj. 1 700 000, coś tam milionów, a ja mam tu 2, a tu 3. I tak o, myk. I napierdalamy do tych 700. Niech się zesra. O, dał radę i się nie zjebał, fajnie. I tak samo tu, myk. I git. No i zapierdziela, i tutaj się to uzbiera za jakiś czas. Może nawet szybko. Kuzwa. Zapomniałem, że to jest takie nudne. Mogłem tego nie pokazywać, ale niech tam już będzie. Ta zjebana muzyka. Jak w to gram, to oczywiście bez muzyki, bo pierdolca bym dostał. I tu jeszcze prestiże są. Jest raz, dwa. 6 prestiży można zrobić. Patrzcie, ile jeden kosztuje. Pojebało, nie? No dopiero co zaczynam. Więc ta gra, nie dość, że prestiże są, jeszcze te gówna, czyli gra jest nieskończona. Praktycznie. Więc powodzenia. Czy może mnie coś stać prawie? Tu jest taka... Ja mam aha. Prestiż? Nie. A, to wszystko wpyte. Daleko. Jeszcze są badania. Co się tutaj... Te gówna... Kupuje za te teło. Oto ło. Też drogo w chuj. Jak widać. Bardzo drogo. Od zajebania drogo. I już mnie bardziej to zniechęca, że chyba tą grę odinstaluję. Bo w sumie teraz dotarło do mnie, że to jest bez sensu. Kurde. No i tutaj się tak ulepszę, tak po kawałeczku. Po całym gównie. I patrzcie, jakie to jest wyjebane. Ile tu ulepszeń trzeba. Kurwa, człowiek się zesra. Nim to wszystko ulepszy. No ale nie, jak komuś się chce. To powodzenia. Bo jak teraz się tak na to patrzę. A to... To uzbierałem grając... Z miesiąc. Takie całe gówno, grając z miesiąc i codziennie z pół godziny marnując na tą grę. I tyle osiągnąłem w miesiąc. To ja pierdolę.
Chyba ją odinstaluję. Bo rzeczywiście czas marnuje. O, tu już można dodać sobie. Gunwo, proszę bardzo, myk. Nie, tylko nie, już to lepsze. I myk. Pasjonująca gra. Dla takich prawdziwych graczy. To są prawdziwi gracze, co grają w takie gry, nie? Niby zajmują czas, ale już lepiej napisać sobie jakiegoś bloga, niż w te gówno grać. Ech. Dobra, czekaj, ile tu mam? 4,84. Tragedia. A, w ogóle to wszystkie gry mobilne to są upośledzone, nastawione na mikrotransakcje. Więc gry mobilne nie są normalne. I jeśli myślisz, że możesz nazywać się graczem, grając w gry mobilne, to jesteś w dużym błędzie. A korzystając z tego, że gry mobilne to jest masa reklam i mikrotransakcji, także też tutaj zawrę swoją reklamę, mikrotransakcję, coś tam. Reklamę wyjebię wam na ryj, a reklama jest taka, że zamierzam rozdawać gry na streamach, takie giereczki, tak za darmo po prostu gry rozdawać, bo ja nie lubię grać w nowe gry, zresztą te gry, co rozdaję, to nie są jakieś takie, co by mnie zainteresowało, a komuś akurat może się przydadzą. I chciałbym, żebyście się zarejestrowali z invite'a, który raczej chyba dam w opisie na stronie do gry. Wykonujcie tam zadania, jest też aplikacja w Google Play, co też można na telefonie wykonywać zadania, szybko się wykonuje, szybko jakieś swoje gówno można dostać. No, jak zrealizujecie zamówienie, to ja dostanę punkciki, za które kupię gry, które wy później możecie dostać na streamach albo na karcie społeczności na YouTubie. Mogę je zamieścić. I kto pierwszy, ten lepszy, ale zazwyczaj mogą być losowania na streamach. No, w chwili obecnej mam 10 gier, które rozdam w jakiś tam sposób, bo mi nie zależy. No. I także tak, zachęcam. Fajnie by było, jakby ktoś się skusił, bo roboty to aż tyle nie ma, a teraz jak się człowiek nie rusza z domu, to w sumie bardzo fajne zajęcie. Albo korzystając z okazji tych poleceń, to może też ktoś by się skusił zarejestrować na ShortST. Dlaczego by nie? Też byśmy mieli jakiś z tego zysk. Jakby ktoś prowadził jakąś działalność. Ja pierdolę, ile tu było tego gówna. I cały czas to dają. Ja pierdzielę, ludzi posrało. Dobra. Więcej w tej grze nie ma co pokazywać, bo jest nudna i w ogóle nie wiem, po co w nią gram. Sobie teraz to uświadomiłem. A z własnej woli ją zainstalowałem, nie z jakiegoś tam zbierania punktów czy coś. Z własnej woli. Ale to był błąd. Teraz sobie już uświadomiłem, ile czasu zmarnowałem, a mogłem wcześniej wstawać. Także tak. Było miło, się skończyło. Nakamerowane to zostało, nagrane. Może sobie uświadomiliście, czy warto pobrać tą grę, czy nie. Chyba nie. Także ten... jak się Piotrek zaczynało, to żegnanie? A, z tego to miejsca będę się z wami, ludzie, żegnał, także subscribation, łapkation w górę, dobre commentation, ja was proszę. I zachęcam was do nieoglądania tej gry, ale innych gierencji, a zatem czas się z wami żegnam. Do widzenia.